szczęść Boże. Moi kochani, witam Was z kolejnego poranka, kolejnego dnia naszego wspólnego modlenia się. Robi się coraz smutniej, bo to już jeden z ostatnich dni tej nowenny, aczkolwiek, jak się myślę, łatwo domyślacie, nie skończymy tego na tej jednej, ale nic na razie o tym nie mówię. Moi drodzy, kolejna z rzeczy, kolejny z tematów, takich na zakończenie i podsumowujący. Kochani, jedną z rzeczy najfajniejszych w ogóle w nowennie byłoby to, żeby te nowenny nie mówić tylko 54 dni, tylko żeby w ogóle wejść w taki tryb, żeby zawsze mówić nowennę, ale w takim sensie nie nowennę, tylko żeby zawsze mówić 3-4 części różańca dziennie. Kochani, ja wam się muszę przyznać, że ja w ogóle tej nowenny to nie bardzo lubię. Ja już wam to mówiłem 1000 razy, że ja nie lubię tego typu, że tak powiem, przedsięwzięć duchowych, dlatego że ja zawsze mówię przynajmniej 4, 5, 6, 7 części różańca dziennie. I oczywiście podjąłem z wami tę nowennę po to, żeby was do tego zachęcić, żeby razem z wami ją odmówić, żeby się wspólnie, przepraszam, ale much latają, żeby się wspólnie zjednoczyć w tej modlitwie. Ale byłoby super, gdyby to polegało na tym, że kiedy ją skończymy w najbliższą sobotę, to wy dalej będziecie jechać. I nawet nie w tym sensie, że rozpoczniecie w niedzielę kolejne 54 dni. Oczywiście, jeżeli tylko ktoś chce, to jest bardzo piękne i bardzo dobre. Ale nawet jeżeli ktoś nie rozpoczyna kolejnych 54 dni, to po prostu codziennie może się modlić kolejnymi jedną, dwoma, trzema, czterema, pięcioma, sześcioma, dziesięcioma częściami różańca. I to byłoby w ogóle ekstra. Generalnie chodzi o to, że jakby skutek powinien być taki, że wchodzimy w pewną stałą modlitwę, że się ciągle modlimy, że bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, czy akurat mamy jakąś bardzo ważną intencję, czy nie mamy, to cały czas trwamy i cały czas jesteśmy jakby w takiej bliskości z Bogiem, również przez różaniec. Zauważam, że różaniec to jest jedna z najlepszych rzeczy modlitewnych, jakie tylko można sobie wyobrazić. Więc mówiąc krótko, zapraszam, pomyślcie, czy może warto by to pociągnąć, nawet niekoniecznie jako kolejną nowennę, tylko po prostu dalej modlić się cały czas, ciągle, codziennie na różańcu. Byłoby ekstra. Kochani, tyle na dzisiaj. Widzimy się znowu jutro, już niedługo, ale jeszcze się widzimy. Serdecznie pozdrawiam. Modlimy się, a nie lenimy się. Z Bogiem. Pa!